Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Agata Komendant-Brodowska i chciałabym Państwu opowiedzieć o przemocy szkolnej, a konkretnie skupić się na grupowym charakterze tego zjawiska. To jest coś, co z jednej strony dla mnie jako socjologa jest najbardziej fascynujące w tym zjawisku, z drugiej strony jest to trochę przerażające, a z trzeciej strony myślę sobie, że będzie też pewien akcent optymistyczny, bo skoro zjawisko jest grupowe, to ma również rozwiązania o charakterze grupowym, związanym z grupą, jak się Państwo przekonają. I teraz tak, plan na dzisiaj jest taki. Najpierw chciałabym opowiedzieć w ogóle o tym, czym jest dręczenie szkolne, co to jest za rodzaj przemocy. Potem opowiem o tym, dlaczego można mówić i należy mówić o tym, że jest to zjawisko o charakterze grupowym. Czyli opowiem o tym, że dręczyciel jest takim graczem strategicznym, tak można go nazwać, i opowiem o roli świadków przemocy. A na koniec trochę właśnie tego, nazwijmy to bardziej optymistycznego akcentu, czyli o rozwiązaniach. Skoro problem ma charakter grupowy, no to spróbujemy podejść do tego problemu, do jego rozwiązywania również od strony grupy, a nie od strony jednostek. Czyli postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego świadkowie nie reagują i co można z tym zrobić. Więc zacznijmy od dręczenia szkolnego. Zobaczymy, czy się przeskoczy. Tak, zacznijmy od dręczenia szkolnego. Czym jest dręczenie, jaka jest jego skala, jakie są konsekwencje tego zjawiska? Pierwsza sprawa to jest bardzo istotne rozróżnienie między kilkoma terminami, które w gruncie rzeczy używa się zamiennie bardzo często. Bo mówimy o agresji szkolnej, o przemocy szkolnej, o dręczeniu szkolnym i często to jest tak, że te określenia są używane zamiennie, ale żeby było to uporządkowane, to powiem, czym to się różni. Więc z agresją mamy do czynienia zawsze wtedy, kiedy jest jakieś działanie, które jest wykonywane z intencją krzywdzenia drugiej strony. Żeby mówić o tym, że mamy do czynienia z przemocą, oprócz tego, że mamy intencję krzywdzenia, dochodzi jeszcze kwestia dysproporcji władzy lub siły między stronami atakującą i atakowaną. A żeby mówić o dręczeniu, muszą wystąpić właściwie jeszcze dwa elementy, bo mamy do czynienia z przemocą, czyli z takim rodzajem agresji, gdzie jest dysproporcja między ofiarą a agresorem lub agresorami. Mamy też trwałe role sprawcy i ofiary i mamy uwikłanie całej grupy w problem. Dlaczego ta grupa jest uwikłana? O tym będzie zaraz. W każdym razie to są trzy terminy, które są czasem używane zamiennie, a dręczenie to jest szczególny podtyp przemocy szkolnej. I ja dzisiaj będę się skupiać właśnie na tym podtypie przemocy. Na przykład agresja, która nie jest dręczeniem, to są bójki między uczniami, którzy normalnie się przyjaźnią. Mój syn jak z przedszkola wraca, to od czasu do czasu mówi, że z kimś tam się pobił, no ale to nie znaczy, że którykolwiek z dzieci zaangażowanych w bójkę jest dręczycielem albo ofiarą. OK. Tak, kolejna sprawa, oczywista, ale myślę sobie, że to jest taka oczywistość, którą warto powtarzać i powtarzać, bo nadal nie wszyscy jakby to wiedzą. Przemoc to jest nie tylko bicie, rodzajów przemocy jest bardzo wiele. Na przykład możemy mieć do czynienia z przemocą czy agresją werbalną, czyli wyzywaniem, wyśmiewaniem, przezywaniem itd., itd. Z przemocą relacyjną. Co to oznacza? To oznacza na przykład takie manipulowanie sytuacją, żeby kogoś oddzielić od grupy, żeby doprowadzić do tego, żeby był w tej grupie, przez tę grupę odrzucony. To jest przemoc relacyjna, czyli na przykład obgadywanie, rozpowszechnianie jakichś złośliwych kłamstw o jakimś uczniu czy uczennicy, to jest przemoc relacyjna. Taki specyficzny podtyp przemocy, o której się dużo mówi ostatnio, czyli cyberbullying, czyli przemoc cyfrowa. To jest przemoc, która może mieć charakter werbalny albo relacyjny, no bo są to na przykład wyzwiska, wyśmiewanie albo właśnie obgadywanie, albo rozpowszechnianie jakichś fałszywych informacji na temat jakiejś osoby, albo jakichś kompromitujących treści.
ale zapośredniczona cyfrowo. Mamy też przemoc seksualną, mamy przemoc ekonomiczną i w szkole też możemy mówić o przemocy ekonomicznej, bo na przykład wymuszanie oddawania, nie wiem, drugiego śniadania codziennie. To jest też przemoc ekonomiczna. I wszystkie te rodzaje przemocy mogą występować, jeżeli mamy do czynienia z dręczeniem szkolnym. I zresztą dla dręczenia szkolnego typowe jest to, że zazwyczaj nie sprowadza się do jednego rodzaju agresji. To znaczy często też występuje eskalacja, czyli zaczyna się na przykład od wyśmiewania, zaczyna się od agresji werbalnej, od ośmieszania, od izolowania jakiejś osoby w grupie, a potem mogą następować coraz bardziej drastyczne formy przemocy. Czyli tak, przemoc to nie tylko bicie. No i co to jest to dręczenie szkolne i na czym ono polega? Bardzo ważna cecha dręczenia to jest dysproporcja między ofiarami a agresorami. I ta dysproporcja może mieć bardzo różny charakter. To znaczy, pierwszy najoczywistszy przykład to jest taki, że mamy silniejszego chłopca na przykład i słabszego chłopca, tak? Czyli przewaga z siły fizycznej, sprawności fizycznej. Ale może to być przewaga związana ze zdolnościami interpersonalnymi. Tak, mamy na przykład dziewczynę, która jest bardzo wygadana, bardzo sprytna, wie jak się poruszać w świecie relacji społecznych, tak to nazwijmy. I mamy jakąś dziewczynkę, która jest taka trochę zahukana, nieśmiała, nie potrafi się jakoś odpowiedzieć na różne zaczepki i taka dysproporcja również może, to też jest jakby dysproporcja między agresorami a ofiarami. Czyli te dysproporcje mogą mieć bardzo różny charakter. Jeśli spojrzę na te trzy punkty, to wydaje się, że skoro to jest takie specyficzne zjawisko, no to pewnie zdarza się rzadko, że to jest w ogóle jakiś tam ułamek procenta. Tymczasem wcale tak nie jest. Dręczenie szkolne jest zjawiskiem powszechnym i na podstawie bardzo wielu różnych badań i polskich, i międzynarodowych można powiedzieć, że dręczenie w różnym stopniu i z różnym natężeniem występuje prawie w każdej szkole. Nie w każdej klasie szkolnej, ale prawie w każdej szkole. Jeśli chodzi o Polskę, to odsetek ofiar dręczenia szacuje się na 9-10% i to jest tak, że różne badania potwierdzają mniej więcej ten odsetek, co jest dosyć przerażające, jak pomyśli się o tym, że 10% uczniów w Polsce jest regularnie atakowanych przez swoich rówieśników, długotrwale, czy to trwa ileś czasu. I cała grupa wie o tym i cała grupa jest tu uwikłana. No i dlaczego ta grupa... jeszcze chciałam powiedzieć o skutkach. No więc jak się pomyśli o tym, że ktoś jest atakowany regularnie, wie o tym, że będzie atakowany na różne sposoby, no to trudno oczekiwać, że na przykład taki uczeń będzie się dobrze uczył, że będzie się skupiał nadal na nauczeniu, na przygotowywaniu, nie wiem, do jakichś egzaminów, na rozwoju intelektualnym, no bo to trudno jest w ogóle się skupić na czymkolwiek, będąc ofiarą dręczenia. Także jeśli chodzi o ofiary, to możemy mówić o tym, że doświadczają bardzo dużego stresu, często cierpią na depresję. Jeśli chodzi o agresorów, to uczą się tego, że ich działania są że są bezkarni, więc to jest trochę tak, że utrwala im się pewien wzorzec zachowań, który może potem prowadzić do pewnych działań przestępczych. No i pewne badania pokazują, że agresorzy szkolni częściej w przyszłości angażują się w jakąś tam działalność przestępczą. Natomiast świadkowie też tutaj nie... też odczuwają efekty tego zjawiska, bo uczą się takiej obojętności, takiej apatii. Widzą coś przykrego, uczestniczą czy współuczestniczą w czymś bardzo przykrym i nic się nie dzieje, więc to też nie pozostaje bez konsekwencji dla nich. Czasami niestety dręczenie szkolne prowadzi do tragicznego finału i ten tragiczny finał może mieć dwie postaci.
O jednej z tych postaci pewnie Państwo niedawno słyszeli, bo niedawno był taki przypadek bardzo głośny. Samobójstwo ofiary. W języku angielskim mamy na to nawet specjalny termin bullicide. U nas takie trzy najważniejsze przypadki, które były najbardziej nagłośnione, to była Ania z Gdańska, Dominik z Wierzchonia, który popełnił samobójstwo dwa lata temu, no i teraz Kacper, który popełnił samobójstwo. Natomiast może też ten proces prowadzić do zemsty i tutaj mamy z kolei taki najbardziej znany przypadek światowy, czyli strzelanina w Kolumbanie w 1999 roku, kiedy ofiary wyręczenia szkolnego po prostu wkroczyły do szkoły i zaczęły strzelać. Także myślę, że patrząc na te skutki, chyba nie trzeba jakoś bardziej uzasadniać tego, że z tym problemem warto by było jakoś się zmierzyć i jakoś sobie z nim radzić, a może mu zapobiegać w jakiś sposób bardziej aktywnie. I teraz tak, wyręczenie szkolne jako zjawisko ruchowe, czyli to, co jest tutaj najistotniejsze. Dlaczego w ogóle dręczyciele dręczą? To jest bardzo istotne pytanie. Dręczenie szkolne to jest szczególny rodzaj agresji, bo dręczyciel szkolny wykonuje swoje działania na zimno. To jest agresja taka zimna, skalkulowana, niesprowokowana. To nie jest tak, że on pod wpływem emocji coś robi. Dręczyciele szkolni planują swoje działania. To są tacy trochę strategiczni gracze. Są takie mity na temat prześladowców szkolnych, z którymi badacze się już dawno rozprawili. Pierwsza sprawa to, że dręczyciele dręczą, bo chcą sobie skompensować swój brak pewności siebie. No nie jest tak. To nie jest tak, że dręczyciele są jakoś szczególnie niepewni siebie i w badaniach nie potwierdzono takiej hipotezy. A drugi mit jest taki, że celem dręczycieli jest cierpienie ofiar, że to jest taki, no taki taką sadystyczną przyjemność, czego z tego. Nieprawda. Celem agresora nie jest samo w sobie cierpienie ofiar. Agresor czy agresorska dąży do uzyskania uprzywilejowanego statusu w grupie, kontroli nad grupą. O co tutaj chodzi? Powiedzmy, że mamy agresorkę, która sobie wybiera jakąś swoją koleżankę, na przykład o nieco gorszym statusie materialnym, trochę uboższą, wybiera sobie na ofiarę i zaczyna ją dręczyć, wyśmiewać jej strój, wyśmiewać, że jaką ma komórkę, albo jakie ma ubrania, albo jakim samochodem tam rodzice ją odwożą do szkoły. O co jej chodzi? Czy jej chodzi tylko o to, żeby sprawić cierpienie tej dziewczynce? No częściowo tak. Ale jej chodzi głównie o to, żeby wszyscy inni w klasie zastanawiali się, co ona powie na ich strój, na ich komórkę i na ich samochód. To chodzi o to, że ta dziewczynka, ta agresorka, dzięki dręczeniu uzyskuje kontrolę nad grupą. To ona rozdaje karty. To ona jest sędzią tego, co jest fajne, a co jest niefajne. Więc to o to jej chodzi w całym tym procesie. I agresorzy szkolni dążą właśnie do tego, do zdominowania grupy. Tutaj to zastraszenie grupy jest bardzo, bardzo ważne. I skoro tak, to znaczy, że świadkowie pełnią bardzo ważną rolę w tym procesie. Bo to o nich chodzi. To nie chodzi o tę dziewczynkę. Ta agresorka nie będzie jej wyśmiewać w ciszy, gdzieś tam, jak będą same we dwie. Nie. Ona to zrobi przy wszystkich. Tak, żeby wszyscy słyszeli, żeby wszyscy się potem zastanawiali, w czym przychodzą do szkoły, czy ona ich wyśmieje, czy nie. Czy będą celem kolejnych ataków, czy nie. Więc dręczyciel potrzebuje publiczności. Z takich badań obserwacyjnych prowadzonych przez Craig i Pepler w latach 90. wynika, że większość, zdecydowana większość aktów przemocy szkolnej ma miejsce przy świadkach. Dręczyciele szkolni się nie ukrywają ze swoją działalnością, wręcz przeciwnie. I teraz, skoro tak, to reakcja świadków może zachęcić albo zniechęcić agresora do kontynuowania działań. I tak faktycznie zresztą jest, bo to z kolei kolejne badania sprawdzały, że to, jak zachowują się świadkowie, ma bardzo duże znaczenie dla tego, czy ten proces jest kontynuowany, czy jest przerwany. Niestety świadkowie zazwyczaj pozostają bierni. I to jest problem. I czasami
czasami pojawiają się właśnie, jak są jakieś doniesienia medialne o przypadkach przemocy, pojawiają się takie komentarze, że och, znieczulica, ta dzisiejsza młodzież, która jakoś jest taka sama od iluś lat, ale zazwyczaj jest dzisiejsza młodzież, och, oni tylko w tych telefonach, w ogóle nic nie widzą, po prostu nie zwracają uwagi. No więc nie, to nie chodzi o znieczulicę. To nie jest tak, że świadkowie są bierni, bo są tacy jacyś, nie wiem, okropni, nie zwracają uwagi na innego człowieka. A i tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Nie będę pokazywać Państwu tego filmu. Ja zresztą go nie oglądałam, bo dla mnie to jest zbyt przejmujące. Jest tu kadr z filmu, gdzie dziewczynki znęcają się nad swoją koleżanką. Takich filmów niestety w internecie wcale nie jest mało. I dlaczego? Jak weźmie się pod uwagę charakter zjawiska, to nagrywanie dręczenia nie jest dziwne. To jest wręcz oczywiste, że jest nagrywanie dręczenia, bo można mieć jeszcze większą publiczność. Tak, jeśli ktoś, nie wiem, kogoś okrada, włamuje się gdzieś, no to raczej tego nie nagrywa i tego nie wrzuca na YouTube'a. To znaczy, no, nie miałoby to sensu. Tak? A tutaj mamy działalność, która wiadomo, że jest niewłaściwa. A mimo to jest jakby przedmiotem przechwałek w jakimś sensie. Dręczyciele, może no same te dręczycielki tego nie nagrywały, ale pozwoliły komuś to nagrać. I akty dręczenia bywają nagrywane po to, żeby właśnie uzyskać jeszcze większą publikę. No a co z tą publiką jeszcze? Świadkowie pozostają biedni, ale to też z różnych badań wynika. Większość uczniów uważa sam proces dręczenia nie dlatego, że to ich dotyczy bezpośrednio, ale widzą to, uważa ten proces za przykry, niepożądany, wcale nie chcą, żeby to się dalej działo. No i jakby dlaczego tak jest? Jest w tym jakiś paradoks. Świadkowie dręczenia mają negatywną postawę wobec dręczenia, im się to nie podoba, ale z drugiej strony nie robią nic, żeby to dręczenie przerwać. I o co chodzi? No więc to, co jest istotne tutaj, tutaj jest takie spojrzenie jakby socjologa na ten problem. Problem może leżeć nie w cechach świadków przemocy, nie w tym, że to oni, każdy pojedynczy świadek przemocy jest taki apatyczny i bierny, ale w cechach struktury sytuacji, w cechach grupy, jaką tworzą świadkowie, a nie w pojedynczych osobach. I na tym się dalej skupimy. Więc ja w swoich analizach przyjęłam takie optymistyczne założenie, zobaczymy dlaczego ono jest w cudzysłowie optymistyczne, że świadkowie chcieliby zareagować. No i pytanie, czy w klasie złożonej z przeciwników dręczenia pojawi się reakcja na dręczenie, czy może jednak są mechanizmy, które temu zapobiegają? No i tutaj od razu się wyjaśnia, dlaczego to optymistyczne jest w cudzysłowie. Bo niestety, nawet przy pozornie sprzyjających warunkach, pewne cechy grupy, pewne mechanizmy, może bardziej dzisiaj będę mówić nie o cechach grupy, tylko o mechanizmach, pewne mechanizmy mogą blokować interwencję świadków. I chciałabym pokazać Państwu kilka tych mechanizmów grupowych. W jaki sposób przeprowadziłam analizę, to jakby kilka słów, żeby wyjaśnić, skąd będą się brały te schematy, które poniżej się pojawią, później się pojawią. Więc wykorzystałam do analizy tych mechanizmów teorię gier. Jest to teoria, która jest wykorzystywana i rozwijana głównie przez matematyków, ekonomistów, przedstawicieli nauk politycznych, ale ona zyskuje popularność w różnych dziedzinach, ostatnio na przykład w biologii. I teoria gier służy do analizy zachowań racjonalnych aktorów w sytuacjach współzależności. Sytuacja współzależności brzmi może dosyć tak dziwnie, ale chodzi o każdą sytuację, której wynik zależy od zachowań różnych jej uczestników, czyli nie jest tak, że jedna osoba decyduje o wyniku interakcji, czyli w wyniku jakiejś sytuacji społecznej. W procesie analizy jest w takiej teoriogrowej wybiera się najistotniejsze cechy jakiejś sytuacji, czyli odziera się trochę rzeczywistość z całej takiej złożoności rzeczywistości społecznej, wybiera się uczestników sytuacji, patrzy się na ich cele, jakie występują współzależności między tymi celami, tworzy się taki schemat przebiegu interakcji i analizuje się mechanizm, jak ta interakcja przebiega w zależności od różnych warunków.
Czyli analizuje się strukturę sytuacji. Do czego w ogóle ta teoria gier jest potrzebna? Ona pozwala po pierwsze na analizę złożonych mechanizmów grupowych, pozwala skupić się na cechach struktury interakcji i cechach grupy, zamiast skupiać się na postaci agresora i ofiary. I pozwala też przeanalizować możliwe modyfikacje środowiska społecznego, czyli jakie warunki musielibyśmy stworzyć, żeby ta gra na przykład rozegrała się inaczej. Czyli na przykład jakie warunki trzeba by stworzyć, żeby świadkowie przemocy zareagowali. Więc chciałabym pokazać kilka przykładów takich mechanizmów grupowych. Jak one przebiegają i co może sprawiać, że świadkowie nie reagują i jak można by sprawić, żeby jednak zareagowali. Pierwszy mechanizm, który może przeszkadzać świadkom w reakcji, jest to pułapka wspólnej niewiedzy. Mamy tutaj bardzo schematycznie narysowanego świadka przemocy oraz innych świadków przemocy równie schematycznie narysowanych i oni obserwują, jak jakiś tam ich kolega jest atakowany i ten konkretny świadek przemocy zastanawia się nad tym, co ma zrobić. I z jednej strony, zgodnie z moim optymistycznym założeniem, że świadkowie chcieliby zareagować, głos sumienia, czyli taka norma zinternalizowana, nakazuje mu zareagować, no bo przecież widzi, że ktoś słabszy jest bity przez kogoś silniejszego, no powinien zareagować. Ale z drugiej strony, nikt z jego przyjaciół nie reaguje. I tutaj mamy konformizm, czyli wpływ zachowania grupy na tego konkretnego świadka przemocy. Nikt nie reaguje, no więc może nie powinienem, a może ten chłopak sobie na to zasłużył, a może tak w tej szkole się dzieje, a może oni wiedzą, co się wydarzyło wcześniej i tutaj się nie powinno reagować. No, zachowanie grupy może prowadzić do takich jakby wątpliwości, czy on jednak powinien reagować, czy nie. I tutaj są te dwa sprzeczne głosy, które on ma w swojej głowie. Tylko to, co jest bardzo istotne, to inni gracze podejmują dokładnie te same decyzje. I każdy z nich patrzy się na innych, więc ten nie reaguje, bo tamci nie reagują, bo między innymi on nie reaguje. I mamy pułapkę społeczną, czyli taką sytuację, w której właściwie gdyby oni wszyscy ze sobą porozmawiali i ustalili, co mają w głowach, to nie byłoby problemu, bo oni wszyscy by wiedzieli, aha, wszyscy chcemy zareagować. Każdy z nas się czai tylko dlatego, że inni się czają i oni się czają, bo ja się czaję. Więc to jest pułapka wspólnej niewiedzy. Ona się bierze z tego, że właśnie oni nie wiedzą, co każdy z nich myśli o przemocy szkolnej, o tym, czy oni uważają, że to jest okej, co się dzieje, czy nie jest okej. Co robić, żeby uniknąć tej pułapki? Pierwsza sprawa, promowanie niezależności, obniżanie tych konformistycznych zachowań. Tak? Czyli mówiłam o tych dwóch głosach. Jeden to był głos sumienia, drugi to był konformizm. Jeżeli będziemy mieć klasę, gdzie wyobraźmy sobie, chociaż to jest kompletna abstrakcja, gdzie każdy uczeń by podejmował decyzję tylko i wyłącznie zgodnie z własnym głosem sumienia, to by w ogóle nie było problemu, bo żaden by się nie oglądał na innych. Więc promowanie niezależności trochę z tej pułapki pozwala wychodzić. Druga sprawa to jest podbudowywanie tego głosu sumienia, czyli promowanie norm nakazujących reagowanie. Na przykład poprzez uświadamianie uczniom, jak dalekosiężne są konsekwencje dręczenia, że te konsekwencje dręczenia na przykład dla ofiary się nie kończą w szkole, to się ciągnie przez całe życie. Także uświadamianie na przykład w ten sposób uczniów może trochę podbudować jakby ich chęć reagowania, bo mogą sobie zdawać sprawę, że stawka jest wiele, wiele większa niż myślą. Czyli wzmacnianie głosu sumienia, kształtowanie normy nakazującej przeciwstawianie się agresorowi niezależnie od tego, co robią inni uczniowie. To na przykład w programie Dana Olweusa, takiego chyba najwybitniejszego badacza problemu dręczenia szkolnego, występuje. Czyli takie, na przykład proponuje się robić taki kontrakt klasowy, w którym się przyjmuje zasadę, reaguje niezależnie od tego, co robią inni. Czyli nie oglądam się na innych w swoich reakcjach. To jest, można powiedzieć, że to jest takie połączenie tych dwóch powyżej. Ale to, co jest bardzo ważne i co już nie bazuje na indywidualnych cechach czy postawach, ale na grupie,
to jest budowanie wspólnej wiedzy. To znaczy uczniowie muszą czasem rozmawiać o tym problemie, żeby się zorientować, że każdy z nich jest przeciwny, czy że wielu z nich jest przeciwnych, czy że chociażby kilkoro jest przeciwnych. To już będzie dużo, bo oni wtedy mogą skoordynować swoje działania. Bez tego, bez tej wspólnej wiedzy, to cały czas tkwią w pułapce. No i jeśli chodzi o same działania, które temu mogą służyć, to albo może być jakiś dzień poświęcony dręczeniu szkolnemu, różne regulaminy, kontrakty klasowe, regularne spotkania na przykład poświęcone właśnie problemowi dręczenia. Dawanie okazji uczniom, żeby pogadali o tym, żeby być może wymienili się bardziej tymi swoimi postawami, żeby się tak nie czaili z chęcią reagowania. Właśnie, bo wspólna wiedza umożliwia koordynację działań. Uczniowie wtedy podejmują decyzje nie w kompletnej takiej niewiedzy, pustce, tylko w oparciu o wiedzę, że mój kolega też, jemu się też to nie podoba i komuś tam też się nie podoba. I to nie chodzi tylko o to, że im się na przykład nie podoba, że dręczą kogoś tam, bo ta ofiara może być na przykład przez nich nielubiana albo... No, może być różnie, ale może im się nie podobać to, że ktoś chce nimi manipulować, bo dręczyciel, trzeba pamiętać o tym, chce manipulować całą klasą, więc warto przeciwdziałać nie tylko ze względu na to, że powiedzmy moralnie jesteśmy zobligowani do bronienia słabszych, ale warto reagować chociażby dlatego, że nie chcemy być manipulowani przez kogoś. Nie chcemy, żeby ktoś się stawiał ponad nami jako sędzia tego, co jest, nie wiem, modne, co jest niemodne, co jest w porządku, a co jest nie w porządku w tej klasie. No bo to o to w tym, o taką stawkę toczy się tutaj gra. Teraz kolejny przykład. Tutaj będzie taki schemat. Mamy schemat relacji w klasie, zaprezentowany na takiej sieci. Te kółka no to są uczniowie, a te gałęzie, czyli te kreski, to są relacje przyjaźni, które łączą tych uczniów. I X to jest, powiedzmy, nazwijmy go bohaterem. Bohater broni ofiary, wystąpił przeciwko agresorowi. I wyobraźmy sobie, że każdy pozostały świadek przemocy ma taki próg reakcji. Jeśli 1/4 jego przyjaciół zareaguje, to dołączy się do interwencji. Pomyśli sobie, no sumienie mi nakazuje, 1/4 moich przyjaciół już reaguje, no to ja też powiem, że mi się to nie podoba. W jakiś sposób jakoś tam dołączę do tej reakcji. No zobaczmy, co się będzie działo przy takim założeniu, że wszyscy mają ten sam próg reakcji 1/4. Czy to jest jasne, o co chodzi? Tak? Okej. No to zobaczmy, co się będzie działo. W pierwszym kroku dwie osoby dołączają, w drugim kroku kolejna, w trzecim kroku kolejna, a w czwartym kroku już nic się nie dzieje. Mamy tak zwany, po lewej stronie mamy grupkę uczniów, którzy nie dołączą do tej reakcji, chociaż oni też są jakby tak samo skłonni reagować. Dlaczego nie dołączą? Bo tworzą coś, co w analizie sieci nazywa się blokującym klastrem, czyli takim tworem węzłów, w którym jest bardzo wiele połączeń między nimi, a bardzo mało połączeń wychodzących. Tak to można powiedzieć w analizie sieci, a jeśli chodzi o klasę szkolną, to jest po prostu jakaś taka grupka, tak? Grupka, klika, tak to można by nazwać. I to jest tak, że podgrupy właśnie, które są ściśle powiązane wewnętrznie, a bardzo niewiele mają powiązań na zewnątrz, blokują upowszechnianie się reakcji. Mimo, że oni wszyscy są tak samo skłonni reagować, ale po prostu mają za mało przyjaciół na zewnątrz swojej grupki, mają za mało kolegów na zewnątrz swojej grupki. Połączenia pomostowe, czyli takie pomiędzy grupkami i połączenia i rozluźnianie połączeń wewnątrz tych podgrup może pomóc. Nie wiem, czy z Państwa doświadczeń to wynika, z moich doświadczeń szkolnych wynika, że dosyć typowe jest dzielenie się klasy na podgrupki, tak? Dosyć często jest tak, że to są jakieś takie podgrupki, które się trzymają razem, a pomiędzy nimi jest niewiele połączeń. I są pomysły na to, jak trochę chociaż temu przeciwdziałać.
Jest na przykład taki program, który się nazywa Jigsaw Classroom, układankowa klasa, może niezbyt ładne tłumaczenie, ale to mniej więcej oddaje, o co chodzi, który powstał jako odpowiedź na problem segregacji o jeszcze mocniejszym charakterze, bo wzmacnianej przez uprzedzenia rasowe, bo łączone były klasy dzieci o różnym pochodzeniu rasowym. I Aronson wymyślił taki sposób na to, jak trochę chociaż ich przemieszać, jak chociaż troszkę sprawić, żeby oni się przyjaźnili nie tylko w tych swoich grupach. I pomysł jest mniej więcej taki, żeby uczniowie wykonywali projekty w takich ściśle zaplanowanych, jeśli chodzi o skład, podgrupach. Potem wymieniali się między tymi podgrupami, potem znowu się rozłączali i znowu wracali do swoich podgrup. No, długo by trzeba było o tym opowiadać, natomiast jest to bardzo sensownie pomyślane i jest to program, który przynosił efekty w Stanach Zjednoczonych. No właśnie nauka przez współpracę powodowała trochę jakby rozbijanie tej takiej silnej struktury podzielonej, posegmentowanej. Więc to jest kolejny przykład. Czyli mieliśmy ten problem pułapki wspólnej niewiedzy, problem segregacji na podgrupy. Tutaj jeszcze kolejna taka ciekawa kwestia, że to, co może pomagać, to jest to, co akurat dosyć często jest obserwowane w klasie, czyli po prostu zróżnicowanie. Rzadko jest tak, że wszyscy uczniowie mają na przykład taką samą postawę wobec dręczenia. Dokładnie taką samą, dokładnie każdy z nich by zareagował, gdyby tylko, nie wiem, właśnie 1/4 jego kolegów zareagowała. No to trudno sobie wyobrazić, żeby wszyscy byli tacy sami. No i Tutaj taki przykład, że to zróżnicowanie może właśnie pomagać, bo mamy przykład sieci, gdzie mamy czworo uczniów i jednego jeszcze reagującego. Gdyby wszyscy oni byli tacy sami, to nic by tutaj się dalej nie zadziało, bo ta czwórka tworzy blokujący klaster. Ale jeżeli mamy zróżnicowanie, cały czas ten sam średni próg reakcji 30%, ale mamy tutaj dwóch uczniów bardziej skłonnych do reakcji i dwóch uczniów mniej skłonnych do reakcji, to oni wszyscy prędzej czy później zareagują. Mimo że mamy tutaj osoby, które są mniej skłonne do reakcji, ale ważne jest to, że są tacy, którzy są bardziej skłonni, są tacy, którzy są mniej skłonni i jedni mogą pociągnąć drugich za sobą. Więc lepiej, kiedy mamy zróżnicowaną grupę, bo wtedy są bohaterowie, którzy mogą uruchomić taką kaskadę reakcji. Łatwiej jest wtedy o upowszechnienie tej reakcji. No co robić? Przede wszystkim pamiętać o tym, że nie wszyscy muszą być bohaterami. Pamiętać o tym, że część uczniów zareaguje dlatego, że zareagują ich koledzy i koleżanki. Czyli jeżeli myśli się o jakichś interwencjach w szkole, interwencjach w klasie, to nie zawsze trzeba myśleć tak globalnie, że o teraz to wszyscy będą się przeciwstawiać agresorowi. Można jakby zacząć od niektórych i potem się ta kaskada może uruchomić. Teraz jeszcze jeden przykład, takie bardziej ekonomiczne spojrzenie na reakcję świadków. Tutaj mamy taki, no znowu dosyć abstrakcyjny model. Wyobrażamy sobie, że pozytywna, taka wolna od prześladowania atmosfera, czyli klasa bez tyranów i tyranek, tak to można określić, jest dobrem publicznym, czyli czymś, co służy wszystkim, co wszyscy cenią. Każdy uczeń chciałby być w takiej klasie. Takie jest założenie, znowu takie optymistyczne. I w celu powstania tego dobra publicznego, czyli takiego dobra, które służy wszystkim, świadkowie muszą zareagować na przemoc, pokonać agresora i im więcej zasobów różnych, im więcej uczniów zareaguje, tym większa szansa na sukces interwencji. Powiedziałam zasobów, dlatego że można powiedzieć, że uczniowie muszą przeznaczyć jakieś swoje zasoby. Czas,
wysiłek, pomysłowość, siłę fizyczną, sprawność fizyczną, zależnie od tego, z jakim rodzajem przemocy mamy do czynienia, czy z jakimi rodzajami przemocy mamy do czynienia. Oni muszą jakoś się zaangażować, jakoś zaangażować te swoje zasoby różne w interwencje. Nie są też pewni efektu, to znaczy ta krzywa, to jest krzywa produkcji dobra publicznego, obrazuje tak symbolicznie, jak to by było. To znaczy, tutaj mamy zasoby zgromadzone przez świadków. Im więcej ich jest, tym ta szansa na sukces, szansa, że agresor odpuści, jednak stwierdzi, że nie tędy droga, tak, że przez tyranizowanie tej klasy to nie uzyska tego co chciał. Szanse rosną. Natomiast one nie rosną tak liniowo. Tak? Czyli to nie jest tak, że jak tutaj zareagujemy, to da to ten sam efekt, jak tutaj zareagujemy. I ta krzywa pokazuje coś takiego, że na początku może być trudno. To znaczy, jak pierwszy jakiś jeden nieśmiały komentarz będzie, oj, przestań, daj spokój, to jeszcze za wiele to nie zmieni szansy na sukces. No, a jak dwie osoby, to już bardziej. Jak trzy osoby, no to już coś się zaczyna w tym, powiedzmy, agresorze, jakieś wątpliwości się mogą pojawiać, że może jednak nie tędy droga, może jednak to nie doprowadzi do tego, że będę mógł czy mogła rządzić całą klasą. Więc ta krzywa pokazuje coś takiego, że mamy taki często problem takiego trudnego początku. To znaczy, trudno jest rozkręcić te interwencje. I jak już potem pewien próg przejdziemy, pewną masę krytyczną osiągniemy, to kolejne osoby, które będą jakoś komentować negatywnie działania agresora, kolejne osoby już będą miały duży efekt na tej interwencji. Czy to jest jasne, o co chodzi? Więc mamy ten problem trudnego początku. I coś, co może pomagać w tym problemie trudnego początku? Pierwsza sprawa, bo chodzi o to, żeby przeskoczyć przez ten pierwszy kawałek, ten pierwszy płaski kawałek krzywej. Po pierwsze, można się zastanowić, kto może przeskoczyć przez ten pierwszy płaski kawałek. Po pierwsze, przez ten pierwszy płaski kawałek może przeskoczyć osoba, która ma na przykład bardzo duże umiejętności, czy siłę, czy zdolności interpersonalne, bo ta osoba po prostu przeskoczy cały kawałek, bo jej reakcja będzie tak mocna, że już wskoczymy na tę bardziej stromą część krzywej. Czyli taka osoba, która po prostu wymyśli taką ciętą ripostę do jakiegoś na przykład facebookowego, nie wiem, czy to będzie dobre określenie, ale do jakiegoś hejtu, który się rozpoczął tak na temat jakiejś osoby, wymyśli tak ciętą ripostę, że to po prostu zakończy dyskusję. Czyli osoby o wyjątkowo takich dużych zdolnościach, warto jest o nich myśleć, jakby o mobilizowaniu ich do reagowania, bo oni mogą od razu jakby pociągnąć całą klasę za sobą. Jeszcze to, co może pomóc przeskoczyć ten kawałek, to też jest obecność osób szczególnie zaangażowanych, dlatego że im tak bardzo zależy, że nawet przejście małego kawałka na tej krzywej dla nich już jest ważne, bo na przykład nie tylko chodzi im o tę atmosferę wolną od przemocy, ale też chodzi im o to, że po prostu ta ofiara jest dla nich istotna. To, co może też pomagać znowu, to zróżnicowanie klasy, bo im bardziej klasa jest zróżnicowana, tym bardziej też możemy liczyć na to, że ktoś będzie miał większe umiejętności i gdzieś tam w tę krzywą przeskoczy. I znowu o czym już mówiłam, ale tutaj w kontekście innego modelu to też jest istotne. Komunikacja i koordynacja działań. To znaczy, jeśli ja nie wiem, co moi koledzy i koleżanki myślą o dręczeniu, to ja mogę podejmować decyzję w takiej niewiedzy, zakładając, że właściwie nie wiadomo, czy ktokolwiek za mną pójdzie. Więc ja, podejmując decyzję, myślę tylko o swoim takim kawałku, który mogę na tej krzywej przejść. Natomiast jeżeli wiem o tym, że inni też chętnie by zareagowali, chętnie by się przeciwstawili jakiejś tam, nie wiem, na przykład agresorce, która cały czas kogoś tam wyśmiewa, to myślę sobie, okej, ja zrobię to, ale jak ja zrobię to, to oni na pewno zrobią jakieś tam kolejne kroki. Czyli mogę
mogę podejmować decyzje jakby nie tylko na swoim kawałku krzywej, tylko trochę wychodzące dalej w przyszłość. Zaangażowanie liderów też może pomóc, bo wtedy uczniowie podejmują decyzje, co myślę, że jest dość oczywiste, nie tylko na bazie tego, czy to działanie ma jakiś efekt, czy nie, ale dlatego, że po prostu chcą podążyć za kimś, kogo bardzo lubią, kogo cenią, kogo uważają za jakiś tam autorytet wśród swoich kolegów i koleżanek. I jeśli chodzi o działania profilaktyczne związane właśnie z tymi czynnikami, to tak, to co może pomóc, poprawa umiejętności uczniów, to poprawa umiejętności uczniów po prostu zwiększa ich zasoby, bo jeżeli przećwiczą ileś razy, jak reagować na pewne zaczepki w stosunku do kogoś tam, to będą łatwiej mogli te zasoby zmobilizować, żeby zareagować, jeżeli faktycznie do danego problemu dojdzie. Zawieranie i podtrzymywanie relacji przyjaźni to też jest istotne, bo im bardziej ta komunikacja między uczniami występuje, tym bardziej oni mogą się skoordynować i wspólne zasoby zaangażować, tak? Spotkać się na przykład, żeby ustalić, co odpisać na na przykład kłamstwa rozpowszechniane w internecie, jak zareagować na jakiś filmik kompromitujący wrzucony do internetu. Techniki reagowania na przemoc, no właśnie, zawieranie i podtrzymywanie relacji przyjaźni i komunikacja, czyli znowu komunikacja, znowu budowanie wspólnej wiedzy o postawach wobec przemocy. Bo jeżeli tę wspólną wiedzę mamy, to uczniowie mogą się skoordynować, mogą wspólnie zareagować na dręczenie. I wspólnie pozbyć się tyrana, który chce też nimi rządzić i kontrolować całą klasę. Więc teraz tak, czego nie robić? Mamy antyprzykład z programu Zero Tolerancji dla Przemocy w Szkole. W tym programie agresor był przedstawiany jako osoba niebezpieczna, którą należy izolować. Dlaczego to jest antyprzykład w kontekście tych mechanizmów, o których mówiłam? Jeżeli się przedstawia agresora jako osobę, którą należy izolować, która jest tak niebezpieczna, że w ogóle trzeba ją zamknąć w jakimś ośrodku, to oznacza to, że ta krzywa, jakby, którą mają w głowie uczniowie, to jest w ogóle płaska praktycznie, dokładnie tak jak pan pokazał. Jest praktycznie płaska. No przecież jeżeli to jest jakiś w ogóle przestępca, którego trzeba izolować, no to gdzie ja ze swoją ripostą? Gdzie ja ze swoim jakimś, ze swoją próbą reakcji? Ja sobie z tym nie poradzę, skoro nauczyciele muszą ich zamykać w szkole. Więc przedstawianie agresorów jako takich niepokonanych, no to jest po prostu naprawdę najgorsza rzecz, jaką można zrobić. No właśnie oni nie są niepokonani i świadkowie mają na nich wpływ, bo świadkowie to jest publiczność, dla których całe to przedstawienie jest urządzane. Więc świadków trzeba przekonywać i pokazywać im, że to o nich chodzi, a nie mówić im, że my tutaj weźmiemy tego agresora i go wrzucimy do jakiegoś specjalnego ośrodka. Nie mówiąc o tym, co jakby, jak sobie wyobrażam taki ośrodek, ale naprawdę można też różnymi programami, jak są nieprzemyślane i nie bazują na doniesieniach naukowych, tylko na jakichś wymysłach, można też niestety programami profilaktycznymi zaszkodzić. I teraz tak, to co chciałam przede wszystkim powiedzieć, to jest to, że sama zmiana postaw indywidualnych uczniów nie wystarcza. Że to wrócę do tego optymistycznego założenia, tak? Bo powiedziałam, że przyjęłam optymistyczne założenie, że każdy jest przeciwny dręczeniu. I to założenie było w cudzysłowie. No bo było w cudzysłowie, dlatego że nawet jeśli tak jest, że każdy jest przeciwny dręczeniu, to i tak pewne mechanizmy mogą tę reakcję zablokować. I nawet w klasie pełnej przeciwników dręczenia ofiara prześladowania może być pozostawiona sama sobie. To jest dosyć pesymistyczne jednak, więc zaczęłam od optymistycznego założenia i doszłam do pewnego pesymistycznego wniosku, ale z drugiej strony, rozumiejąc te mechanizmy, możemy przeciwdziałać dręczeniu. Więc podsumowując,
Dręczenie szkolne jest to zaskakująco powszechny problem, biorąc pod uwagę, jak drastyczny jest to typ przemocy. Celem agresora jest kontrola nad grupą. Skoro tak, to bardzo istotne jest zachowanie świadków przemocy. I to nie cechy świadków, ale mechanizmy grupowe, cechy całej grupy również, mogą utrudniać reakcję. Więc jeżeli chcemy zapobiegać dręczeniu, to co musimy zrobić, to zrozumieć i przeciwdziałać tym mechanizmom. Zrozumieć, co się tam jakby w tej grupie świadków dzieje i spróbować tak zmodyfikować warunki początkowe gry, tak zmodyfikować sytuację, żeby umożliwić, jak to określić, żeby uwolnić potencjał, który tkwi w świadkach przemocy, bo ten potencjał jest duży, tylko pewne mechanizmy ten potencjał blokują. I to świadkowie przemocy, to klasa powinna reagować na dręczenie. To może warto tutaj dodać, że właściwie rolą nauczycieli i wychowawców tutaj bardziej powinno być mobilizowanie potencjału, który tkwi w klasie, a nie rozwiązywanie problemu za uczniów. Bo skoro agresorowi czy agresorom chodzi o świadków, chodzi o kontrolę nad grupą, to grupa ma największy wpływ na to, co się zadzieje. Czy ten proces się rozkręci, czy będzie trwał, czy może wygaśnie. Badania pokazują, że w takich klasach szkolnych, gdzie obrońcy częściej reagują, dręczenie dużo szybciej wygasa. I nawet uczniowie, którzy są szczególnie narażeni na prześladowania, są bardziej chronieni. To znaczy, jeżeli nie mamy podatnego gruntu na działania agresora, tylko taką klasę, która jest odporna na te manipulacje, to nawet osoba, która w innej klasie być może zostałaby ofiarą prześladowań, w takiej klasie nią nie będzie. To jest jasne? Okej. Dobra. To teraz jeszcze tak. Też chciałam takie kilka wniosków w skrócie takich najważniejszych. Pierwsza sprawa. Świadkowie są ważni. Świadkowie powinni wiedzieć, że są ważni i że to nimi manipuluje dręczyciel. To, że nie reagują, może wynikać ze struktury sytuacji. To niekoniecznie znieczulica. Świadkowie nie są źli, tylko być może tkwią w takiej sytuacji, a nie innej. I kilka kwestii, trzy kwestie takie, które może warto zapamiętać. Pułapka wspólnej niewiedzy, czyli nie reaguje, bo inni nie reagują, a inni nie reagują właśnie dlatego, że ja nie reaguję. Struktura grupy, czyli czy są w grupie na przykład alternatywni liderzy, jak są podzielone grupy. Warto się nad tym zastanawiać, bo to wpływa na to, jak cały proces się rozgrywa. No i kwestia początku interwencji. Łatwiej jest zrobić pierwszy krok, kiedy wiadomo, że ktoś zrobi drugi. To jest bardzo, bardzo ważne, że jakby myślenie o przyszłych reakcjach może pomóc komuś, kto ma zrobić pierwszy krok. I to jest właściwie tyle, co chciałam opowiedzieć. Dziękuję bardzo.